Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a dzisiaj zajmiemy się kolejnym bossem w King's Bounty Champion Areny. Witaj przybyszu, powiedz co się tu sprowadza, chcę walczyć. Aha, czy mamy jeszcze jakąś walkę zamówioną, tak? Pamiętam tylko z kim. Witaj ponownie Arturze, cóż, czeka cię dość wyjątkowa walka, nie będę radował uszu naszej widowni dowcipnymi i podnosłymi przemowami. Podniosłymi, cóż. Nigdy one takie nie były, ale mniejsza o to. Lecz bowiem krótko i treściwie, poszło ci się zmagać ze strażnikiem chaosu. Światła wokół areny rozbłyskują, po czym niespokojąco gasną. Co w związku z tym powiesz? Jestem gotów. Jest gotów! Konfesjonier wyszczerza zęby i obraca się ku widowni. Słyszeliście to? Jest gotów! Wydaje mi się, że trzęsie się jako sika. Ha, słusznie. Bo jak to zapewne twoja ostatnia walka? Bo jest to pewnie twoja ostatnia walka, mój drogi Arturze. Zaczynamy! Pogromca potwora stojącego na straży chaosu zbliży się do pasa czempiona. Do boju. Oto on! Poznajemy. Strażnik chaosu, potężny wartownik, strzegący wiecznej granicy, utrzymujący delikatną równowagę. Ów tytan wszechświata staje dziś przed tobą, Arturze. Na twoim miejscu uciekałbym, ażby się kurzyło. Patrzcie, jaki śmiały! Widzowie hałaśliwie wyrażają podziw twojej odwagi. Wszyscy mamy wielką nadzieję, że już zwyciężysz. W końcu, czy można dopingować kogoś o tak wielkich uszach? Widownia wygwizduje pogardliwie potwora. No, uspójrzmy więc tę legendarną walkę, bo ciężko ją określić inaczej. Strażnik chaosu przeciwko naszemu bohaterowi Arturowi. Tłum szaleje, spodziewając się spektakularnego pojedynku, a wokół areny latają światełka. Pokaż się, chaos, długouchy. Długouchy? Gdzie? Jaki bajce był długouchy? Nie pamiętam. Ile masz bossu, długouchy? Powiedz, czyli bossu, ile masz HP, bosie? 68 baniaków. No zobaczymy jak to wyjdzie. Po 2000 na strzałkę zabieramy. Okej. Widzę w tym jakąś przyszłość naprawdę. 2000 to tylko 34 rundy. Tak, gorzej, że on coś takiego umie robić. To już jest niefajne. Wyciągnął sobie z dupy wieżę. Czyli w sumie to z głowy, ale mniejsza skąd grunże wyciągnął. No na razie fokusujemy się na nim moim zdaniem. I szczerze zastanawiam się, że na niego zamiast entów nie byłyby lepsze ciernie. Może i by były. Oj, ściśle, tak coraz bardziej mnie korci, że faktycznie mogłyby być też. Nie wiem, czy nie powinienem w ramach walki z nim nie wybrać tego przedmiotu zwiększającego odporność na magię. Mhm, zrobię tak, to będzie dobry pomysł. No dobra, dokonałem tej małej zmiany, przy okazji rozegrałem pierwszą rundę, żeby chociaż troszeczkę to przyspieszyć i przyznam, że miałem chyba rację, że to jest dobry pomysł, ponieważ, no cóż, jakby tu rzec, trosinka sobie radzi ładnie ze ściskaniem wiesz, a przy okazji tworzy mięso armatnie, które może od niej zwracać uwagę, mało tego, sama coś tam pije, no, moim zdaniem to był dobry pomysł. Zobaczymy jak wyjdzie w praktyce. Bum. To te mięso armatnie poboczne jest mega przydatne. I fakt, że ona może ściskać wieżyczki, to już jest po prostu... O, ale to na nie musi! Patrzcie, ja te biją. Po co ona ma ściskać? Ma od tego swoich sługów. Oj, mogłem kolejną zrespić, chyba sługuskę, sługę, jakkolwiek zło tak zwał. No, ciernia kolejnego. Szkoda, że tego nie zrobiłem. Te ciernie są niby słabsze, ale mogą się przemieszać podczas ruchu. One też dużo biją, więc no... Moim zdaniem to był ruch po prostu bardzo, bardzo dobry, to co zrobiłem. Głupie było to natomiast, że nie wykorzystałem teraz pomocnych strzałek, więc teraz ja dużo to nadrobię, robiąc raz... I dwa, szczerze, możemy go burstować, gry miniona. O, ty jesteś mele czy range? Mele. Okej, mele czyli walczący w zwarciu, jakby ktoś tam aż tak kiepsko sobie z angielskim radził. Dobra. Bum, czyli mele. Mele to jest ogólnie w zwarciu? Bo jakoś tak to by się tłumaczyło. A chodzi o walkę w zwarciu, tyle w temacie. Ło, pieprznięcie to jednak gry minionek ma. Mimo tego, że dajemy mu poboczne targety, to on ma to w nosie, bo on i tak atakuje tutaj multi. W takim razie ja bym był za czymś fajnym. No chyba jednak za najlepszy zwykłych strzałkach. Chciałem czegoś fajnego użyć, a nie za bardzo jest co. Może portret demonów byłby w miarę okej, ale ściśle. Będziemy mieli wystarczająco dużo zwykłej armii z tego, z tych roślinek, więc... Naprawdę, nie widzę sensu. Zobaczymy, czy ma jakiś tak z bliska, jak się do niego podejdzie, to jest dopiero dobra kwestia. Ach, szkoda, że te rysowki same się nie zabiły. W sumie w jednostkę mam wyrąbane, wolę go walnąć. O, ty możesz zabić jednostkę, bo tak tego bossa jakoś nadzwyczajnie mało robisz. Jak na fakt, że jesteś cierniem królewskim, a to są tylko twoje murzynki. Dobra, tutaj z bliska, żeby nie było żadnych kontr.
Jak się napawa Gremilion, patrzcie go, kurczę. Zacznę go opis w ogóle. Stanie to jest strażnik chaosu, nie Gremilion, przepraszam. Straszliwy gremlin strzegący granicy pomiędzy pierwotnymi siłami ładu i chaosu jest chroniony przed magią niewłaściwego zakręcia umysłu i pewne inne efekty. Atakuje rękami już to zakręcia ofensywne i przywołuje na pomoc wieża gremlinów. Aha, czyli atakuje rękami. Dobra, to w takim razie może jest to dobre, żeby nie atakowałem. O, już szukam kolejne te ady z respi. Cały czas tym zapominam. Niedobrze. To jest zawsze wsparcie, które naprawdę jest cenne. No i o czymś mocniejszym w sumie pierdzielność, że tak tutaj mana trochę za dużo w tym momencie, a w sumie czemu nie? Aż 1000 damage do przodu. A o manę jeszcze? Naprawdę, uwierzcie mi, że jeszcze się przemawiać nie muszę, ale potem będzie gorzej, bo potem ta regeneracja trochę spadnie, ale teraz jakoś tam jest cały czas. Dystansowcy? Nie, walczący w zwarciu. O kurczę, nie zdążymy tego zwalić nawet dwoma, ta? Czyli dwoma, nawet tymi tutaj. Chociaż dwójka chociaż da radę. Da, okej. Okay. A jednak minimalnie je dali. Ale już ty dobijesz, dobrze. Chociaż mogłem też zaklęcia użyć, fakt. No chyba to byłoby drugoturowe, więc zanowałbym tą jedno użycie tej mojej wiedzy wyższej, więc może to niekoniecznie byłoby aż tak dobre. Dobra, mogę póki co spamować, dlatego ten boss w sumie nie jest zbyt trudny. To chyba jest najprościejszym do tej pory. Może żółw był porównywalnie trudny, ale zwanie każdy inny boss był o niebo trudniejszy, bo przynajmniej o niebo bardziej wkurzający. Okej, ty walczysz w zwarciu, więc tak go zabij. A ty tutaj. Tylko przesunąłem tam bardziej na lewo, żeby mógł reagować w razie jakiegoś zrespienia się kolejnej wieżyczki. Tak wszystkie na środku stawia. Co za uparciu, patrzcie. Wszystkie na środku po kolei. No, błyskawice za 200 to trochę nie ta meta, wiesz, stary. Teraz to błyskawice za 2000 tak średnio bolą. A za 200 to wiesz. A 200 to tak na żółwiu to było coś. Może na pająku. Oj, mogę chyba roślinki z nowej respi. Znowu zapomniałem, który to już raz. Jak ktoś chce, może policzyć, ile razy Silverek zapomniał tego ogarnąć. Ale zgaduję, że już ładny leksykon z tego można byłoby złożyć z ilości prób. Jednak skąd wypełnić, a nie złożyć. Dobra, stój tutaj, szczelaj, kiełkuj. W ogóle jestem ciekaw, czy jak on zrobi wieżę, to ja będę mógł tą wieżę przytrzymać, żeby sobie poregenerować jednostki, bo nie będę mógł. Zobaczymy. O, szczerze powiedziawszy, nic innego nie respi, więc inaczej będzie problem. Co nie zmienia faktu, że jestem zadowolony z tego, że on nic innego nie respi, bo nie lubię, jak bossy coś respią. Zwłaszcza miliardy pająków, ale ten boss jest tak prosty do tego, co do tej pory robiliśmy, że naprawdę nawet się skupiać nie muszę na tej walce, nie muszę myśleć o jakiejś bilansie strat czy czymkolwiek, o oszczędzeniu many, o tym, żeby jakoś ogarniać, żeby żadnej tury nie marnować. Nie, ja tu mogę po prostu walić głową w kreaturę i go zabiję i tak. Oczywiście paląc głową w kreaturę to niekoniecznie bez strat, ale dalej. Ten boss jest bardzo łatwy. Zwłaszcza jak mu się rozwala wieżyczki, to tutaj zamiast atakować to tworzy wieżyczki, które względem niego są bezużyteczne praktycznie. Północna strzałka kolejna. Kurczę, ja mam tyle many. Co ja mam z tą maną robić? Jak w tamtej walce kastując Armagedonę coś na nim brakuje, to tutaj odwrotnie. Ona teraz przejmę turę mojego łucznika, no ale wyrąbane. I tak sobie dajemy radę. Ta walka jest taka łatwa. Siberek, nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Tak pewnie ktoś z was teraz stwierdzi. Chyba jak Kaiser na niego zadziała. Parę razy? Tylko raz, no tak. Ale co, chciałem się zabawić. Mam trochę dostępnej many, mogę się trochę pobawić. Wolni by mana legendy się już zaczną kończyć, bo one tylko trwają jeszcze tura, nie nieskończoność, ale to nie ma znaczenia zbyt dużego. Przynajmniej ja tak sądzę. O, bo i tak kastujemy czar za 5, a 5 tam się z samego itemka zwraca, więc... Seriously? Tak powiem. O, tu mogę zatkować tą wieżę jednak. Muszę boję, że te dwa oddziały jej nie zniszczą. Chociaż powinny. Tak, powinny. A to było bliskie. A te wieże jednak lepiej niszczyć, bo chłopie on może ich maksymalnie zespełnić, potem się okaże, że będzie ich z 15 na polu walki i będą najpewniejsze od niego. Ale jednak sam Gremilion trochę bije. To trzeba mu przyznać, to chyba jeden z mocniejszych bossów, jak chodzi o damage. No, co najwyżej porównywalne było Wiertło. Wiertełko też miało chory damage, jak na rąbane, nie wiem co. Tylko że wiertełko biło zazwyczaj w 2-3 cele, w zależności od tego jak się ustawiło, a czasem w 1. A to kuźwa już napieprza wszędzie. Więc Gremlinion ogólnie można śmiało powiedzieć jest mocniejszym DPS-em od wiertełka. No ale co z tego jak jest mniej wytrzymały, nie respi jednostek. No dobra, respi wieże, no tu mnie macie.
Ale te wieże to tam wiecie, po kantyłka rozbić. W sumie mogłem tym rozwalić wieżę, a tym zaatakować bossa. Głupota. Duża głupota, bo ten zasięgu nie ma prostej strzałki, trochę go mniej jest, więc mniej bije, no ale huk. Znowu będzie ten cast? Tak, znowu ten podły cast. Bo i bardzo nie lubimy tego castu. Taki trochę kiepski krokiet. Jak ktoś wie, co mam na myśli. Zrób kroczek i szczel. Je zostało pewnie mniej niż 5000, no a 700. To już chwila, moment i gotowe, że tak powiem. 700 to naprawdę już blisko. Mogę czymś mocniejszym pierdzielnąć? Gejzerem mogę. Ciekawe, czy gejzer też walnie wierzę. Walnie wierzę, ponieważ gejzer przecież bije fizykalem i to dużo walnie. Okej. Okay. I teraz tak. 300 masz. Okej. Okay. Teraz zostanie ci jakieś 2800. 2600. Teraz zarwiesz szczałką. I my się wstrzymujemy teraz. Okej. Okay. Teraz cię zabijamy i patrzymy, czy sama wieża może brać udział w walce, czy nie. Może. No to zajebiście. To teraz ja tej robię cięcie i spotkamy się, jak już mi się jednostki wszystkie tej odnowią. A tych łuczników i tak dalej będę ściągał po prostu. Na przykład tak. Pum, 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 pum. Ja badam jeszcze roślinki, może pomogą trochę. Zobaczymy, jak to będzie. Póki co jednak cięcie i spotkamy się za chwilę. Nie ma to jak bombardowanie własnych jednostek deszczem ognia, żeby tylko Hagrid ich przypadkowo nie regenerował w durny sposób. Ja jestem kuźwa zły. Gińcie moi upadli słudzy. No nie, no dwa zostały. Gińcie mu. Hagrid. Hagrid, synu. Nie lecz tego kuźwa. Tylko jednego masz leczyć. Bo inaczej to miliard lat zajmie. Nie ma to jak regenerowanie jednostek. Trwa milion lat, ale jednak coraz więcej, więcej ich. Normalnie jakby byli nie umarli. Hagrid, kucia, w ogóle jak ty wskrzesz te rośliny? Jakiś nawóz im dajesz, czy jak? Teraz jak patrzę na animację druida, to mi taki nawóz wskrzeszający się wydaje to być niż twoje wskrzeszenie normalne. W ogóle czemu Hagrid może ich wskrzeszać? A ja nie. Wskrzeszenie Hagrida jest dziwne. Jakiś pewnie dendrofil z niego jest i tyle. 69 dzierni, ale śmieszne. 69 dzierni, jakie śmieszne. Uhu. Śmiejmy się wszyscy, śmiejmy się. 69, dobra, sprzęt już były wszystkie ciernie, więc możemy tą walkę kończyć tak na poważnie. Pum. I czas na, no już myślałem, że czas na strzałkę hańby, ale jednak nie, czas na ugryzienie hańby. I walka zakończona bez strat. Haha! 180 tysięcy expa dla mnie, 53 poziom. Apel. Zobaczmy. Strażnik chaosu został pokonany. To niewiarygodne, lecz widzieliście to na własne oczy. Zapewne siły chaosu przedrą się teraz przez niechronioną barierę. No dobrze. Jutro będziemy się tym martwić. Dziś świętujmy, widzowie radują się, a światami goszą. I co ma do powiedzenia zwycięzca? Coś tam. Nie, w sumie przeczytałem co do powiedzenia. Zapominam ostatnio czytać teksty Artura, bo są tak denne, że są bez sensu. Kiedy inaczej, Arturze, jesteś już tylko krok od tytułu czempiona, a przed tobą już ostatnia walka. A wtedy być może uzyskasz ostateczne zwycięstwo. Tak, lepiej więc pójdź odzyskać siły. Dziękuję wszystkim, do widzenia. Teksty Artura. Mówiłeś coś? O, dostaliśmy łuk tysiąca dusz. Zjadny moc. Cieszę się. Transmutacja poziom 3, rozprawa, więcej intelektu i many jak najchętniej. Jeszcze widziałem, że mam trochę run umysłu, które pozostawały. To ścisła równowaga, zawsze 8 many więcej, mamy już many 145. Dlatego, że mam użyty ten, przypływ many, to jest zły wędrowca. Chciałem tego bossa tutaj pokonać tym, ale... czy bossa tego kontraktera, ale on jest kuźwa strasznie silny. Nie wiem, jeszcze raz spróbujemy się z nim zmierzyć. Ja mogę 4 ciernie sobie dorobić. Chyba ty miałeś ciernie, nie? Ta, ty miałeś ciernie.
No i zobaczymy, może tym razem się uda. Oczywiście początek walki wytnęło już teraz, żeście go widzieli, że masakra. Znaczy początek nie widzieliście chyba tylko raz czy dwa, ale tą walkę to już chyba większość z was na pamięć zna. Którzy oglądają odcinki w miarę dokładnie. No bo jak wam się takie walki ogólnie nie podobają, to napiszcie, będę starał się więcej z nich wycinać. Po prostu taka prosta sprawa. Tylko że często dostaję komentarze w stylu Silwerek. Co ucham? Wiesz co? Co? Ty tak wycinasz te walki, wiesz, ja ci jakoś nie wierzę, że ty na tych najwyższych poziomach sobie dajesz radę, ty tam, ty pewnie kody tam wpisujesz. No ja takie... Jeszcze przy okazji takich właśnie komentarzy dostaję często PW na rodzaju na przykład. Wiesz co, Silverek, jak tam walczyłeś z tym i z tym i ci się udało po pół godziny to i to pokonać, to, to szkoda, że ci się na przykład, no wiesz, no, granie wykraszowało albo coś takiego. Byłoby śmiesznie, jakbyś się wkurzył. To jest ten moment, w którym macie ochotę wziąć topór w swoje ręce i parę osób pozbawić głowy. Ale potem wam przechodzi. Bo dostajecie miłe łapki w górę, miłe komentarze i jakoś tak ta złość z was uratuje. Mniejsza o to. Cięcie! I spotkamy się za chwilę, tylko nie wiem, czy akurat ciernie tutaj cokolwiek działają w tej bitwie, ale zobaczcie. No, na razie nieźle idzie. Gorzej, że już takie nieźle miałem 3 albo 4 razy, więc... No cóż tam. Niby nieźle, ale w praktyce może się to różnie potoczyć. No ale zobaczymy. Może się uda, miejmy wiarę. Miejmy wiarę, może coś z tego wyjdzie tym razem. Byłbym naprawdę mega, hiper, ekstra wdzięczny grze, jakby tym razem się udało coś wygrać. No ale zobaczymy. W sumie mogę was tutaj na chwilę chyba z kamerką stawić, czy z nagrywaniem, bo w sumie toczy się taka decydująca chwila w tej walce. Jeżeli on teraz zacznie tym swoim gównem spamować co respi jednostki, to ja już tutaj mogę wyjść. A jeżeli nie zacznie, to w sumie on może wyjść. Taka jest prawda. Dobra, płonące strzałki gdzieś tutaj. Tak, wampiry możemy w zupełności wyrąbać. Świetnie. Te cerbery to chyba, że tak powiem, ręcznie wykorzenimy. Naszymi roślinkami. Roślinki będą wykorzeniać. Takie zabawne, wiecie. Taki sucharek, taki, żeby nie było za mokro na tym polu bitwy, bo zombiaki lubią, jak jest mokro, z tego co ja wiem. Właśnie sobie zdałem sprawę, że zombiaki są zboczone. Ale mniejsza o to. Póki co jednak... wszystko idzie w miarę dobrze. Tylko nie użyj tego w skrzynia, głupi głupku. Jak głupi głupek użyje głupiego w skrzynia, to będziemy w dupie. No właśnie. A czy jeszcze póki co nie jest tak fatalnie? Gorzej jak zacznie tym spamować. Gejzery możemy puścić w sumie. 40 many to jeszcze jest w naszym zasięgu, a to pozwoli nam pozbyć się chyba już... wszystkiego poza tymi... w sumie niekoniecznie nam pozwoliło. Myślałem, że pozwoli nam się pozbyć wszystkiego poza tymi durnymi zombie, ale jednak tutaj zostało jeszcze dużo impów i całkiem sporo cerberów. Jeszcze mało tego demony doszły. Ale jakoś wierzę, że to jest to podejście. Jakoś tak mam, wiecie, taką wiarę, nie? Taka wielka wiara gdzieś tam we mnie jest. Mówi mi kuźwa, Silverek, to jest to podejście. To jest to podejście, że nawet jako ateista, uwierz, to jest to podejście, w którym ty, człowieku, po prostu rozwalisz system, zostaniesz Bogiem i tak dalej. Też na trzeci poziom, na przykład takie zaklęcie, patrz, i ono w sumie będzie bez sensu, więc je odpuścisz sobie. Ale użyjesz gejzera znowu, o patrz jak pierdzielniesz z gejzera, pach! Zobaczysz całą masę demerza. No i jakoś ci to zacznie powoli iść, synek, pa, jakoś ci idzie, kuźwa, zobacz, zobacz jak ci idzie, Silverek, patrz jak ci, kuźwa. Coś ci podeszło tym razem, no. Czyżby to miało być nareszcie to podejście? To jest pieniądze procentowe, więc te dwa oddziały, oni się już nie ma co przyjmować, teraz tylko ten pieprzony zombiak jest najważniejszym problemem, bo on się będzie naprawdę ostro respawnił cały czas. Trzeba go jak najszybciej okrążać, jakoś tak osłabiać. Jak on już zejdzie do małego stanu liczebnego, to ja będę starał się kontrolować te jego przyzwania w jak największym stopniu i wtedy to jakoś zacznie wszystko tutaj sobie powolutku radzić. Egzorcyzm raczej nie. Zabójca nieumarłych nie ma czegoś takiego. No cóż, pozostaje go tłuc w zwarciu, innej opcji nie widzę za bardzo. Pozostaje go tłuc tylko przywołanymi jednostkami i tyle, i czasem tym czerwonym cierniem. Długie jakie oczka śmieszne z tego wystawały, nie wiem czy widzieliście. Szkoda, że nie mogę jakoś zdispelować takiego przyzwań, to jest wkurzające. Jakiś dispel być tutaj, czemu oczywiście tu nie ma w ogóle? Gdzie ta mechanika dispeli jakiś? Rzucam dispela i on nie może spela rzucić. Ach, nie ma tu czegoś takiego. 150 impów znowu.
150 impów? A w sumie szybko z nimi pójdzie, tak myślałem, że to raczej problem będzie. Ale jednak jak ucznicy po 20-40 zabijają, to nie problem, o tak. Tylko cały czas skutecznie będę musiał teraz zmniejszać ich ilość. To jest klucz do zwycięstwa. To jest definitywny key to victory. Jestem ciekaw, że przykład tej swojej mocy wskrzenia nie bierze z ciała, więc możecie ich pozbędę na wszelki wypadek moimi jednostkami. Przy okazji respią sobie większą ich ilość. No i zobaczymy, będziemy starać się teraz te liczby coraz bardziej zmniejszać i zmniejszać. Może coś z tego wyjdzie. A chyba teraz zajmę malutkie cięcie, bo to będzie teraz taki ostry przestój w tej walce i naprawdę nie chcę was tym maltretować. Było inaczej niż maltretowaniem, to tego nie nazwę. Chociaż maltretowanie tylko nie pasuje jako słowo. Ale mniejsza o to, kto wpadł w błoto. Grunt, że rolnik nie żyje. Dobra, cięcie. No dobra, ludziska, walka idzie swoim tempem, idzie. Przyznam szczerze, że naprawdę jest już długa, już sporo tur trwa, ale jakoś kurczę przędę, no jakoś przędę. Naprawdę jakoś tak już wiecie, no czuję, że jestem bliżej, aniżeli dalej, jeżeli chodzi o szanse na zwycięstwo. Szansa jest cały czas, gorzej, że po prostu wiadomo o co chodzi, no chodzi o to, że jestem już bliżej niż dalej zwycięstwa, o tak. Że jestem jeszcze niedaleko. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ja widziałam masę roślin porespionych, to jest moją mocną przewagą, bo one zadają jednak swoje obrażenia. Tak z 2-3 tysiące na turę w sumie wszystkie naraz, więc no jest to solidna ilość, ta pomaga mi tutaj z potworami, dlatego że nie mam praktycznie już w ogóle many. Chociaż w sumie czy tylko to. Ile ja teraz mogę bije damage'a? 1580, a w demony... A, bo to są przyzwane, ej. Zapomniałem, że te egzorcyzm bije podwójnie w przyzwane. O, w sumie nie używałem żadnych zaklęć za bardzo, więc... Czyli tam używałem, ale mało, więc to nie jest takie ważne, że tam zapomniałem, ale zawsze od teraz warto o tym pamiętać, bo czasem tej mony trochę mam. Mimo tego, że jest tak późna tura i no i... No i po prostu no i tyle. No i fajnie, i mogę mieć większy damage. A większy damage znaczy większą szansę na zwycięstwo. Tak, mega wytłumaczenie, mega komentarz, polecam 2 na 10, naprawdę zajebisty, ale no cóż. Po prostu można przystać przy tej walce. Właśnie, że jest jakaś taka śpiąca atmosfera w tym pokoju. Może, że jest za gorąco? Możliwe. Niektórzy są bardziej senni, jak jest gorąco, inni jak jest zimno. Ja chyba należy zdecydować, jak gorąco. Ty, w ogóle wyteleportował mi tego. Tylko ciernia stamtąd, taki debil. Jaki debil? A jaki kretyn? Co on zrobił? Popierdzieliło bestia. Popierdzieliło. I przy okazji egzorcyzm. I powinniśmy się tego oddziału w tej turze pozbyć. To byłoby piękne. Zawsze jeden oddział mnie. Ja dobra, teraz sobie cięcie, bo to nie będę was tym męczył, bo to swoje pod... No dobra, ludziska. Handlarzowi skończyła się mana i to już tak z turę temu. Jak widzę, odkąd skończyła mu się mana, już nie spamuje tą swoją OP zdolnością, powielającą jego wojska. Więc kurczę, mam wrażenie, że jeżeli jakoś jak totalnie coś się nie spierdzieli, na przykład nie wszystkie roślinki nie padną czy coś, to walka jest wygrana. Tak jest moje zdanie na ten temat. Mariusz Max Kolonko mówi jak myśli. Nowy Jork. Mówi jak jest, ale... Każdy myśli, że mówi jak jest. To jest problem. To jest problem. Runda 31. Niby kuźne to nie jest dużo rund, ale jakoś tak strasznie wolno one mijają przez ilość tych jednostek, że ogólnie stwierdzam jedno. Jak macie problemy z cierpliwością i chcecie albo dostać świndla totalnego, czyli zwariować, albo chcecie się nauczyć być cierpliwym, to zdecydowanie polecam granie magiem w czempiona areny na poziomie niemożliwym. To jest, kurczę, dość dobry sposób nauki cierpliwości. Jak tutaj wszystkie walki wygracie 3 razy, przejdziecie tą kampanię w ten sposób, to najpewniej już wasza cierpliwość nie tak duży poziom, że czekanie 5 lat to będzie dla was pyk! Po prostu. Nie żeby to zawsze było dobre, ale w sumie... Cierpliwość też ważna rzecz. Warto być cierpliwym. Jak się nie jest cierpliwym, to często można wiele stracić. Silverkowe mądrości. Ale nie, serio, oparty na doświadczeniu, że zawsze warto być cierpliwym. Czasem trzeba coś przyspieszyć, ale na ogół jednak. Wyjątek tylko potwierdza regułę, czy nie? No właśnie. Chociaż nie mam pojęcia, jak ten zatmani by działać w praktyce, ale wiadomo o co chodzi. No jak jest wyjątek, no to widzimy, że jest milion jakichś rzeczy, jedna inna. No tutaj tak jakby jest reguła.
Więc wyjątek potwierdza, że inni są w regule jakieś. No właśnie. Życie jest dziwne. Mijają dni, mijają lata, a ta walka się ciągnie po prostu jak krowa ciapata. Mniejsza. Tim, 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 tim. Ja pierdzielę, nagranie ma 25 minut, a ja tu kuźwa siedzę prawie godzinę. Chwała cięciom, a i tak się ktoś przyczepi, że mogłem pokazać wszystko, jestem ciekawszy, by ten ktoś to obejrzał, bo coś mi się wydaje, że nie. Tralalalala. Powinienem skupić się na mordowaniu, a nie na głupot gadaniu. Tralalalala. Imper lubi w dupala. Ale rymki mi tu wychodzą, no. Jeremki bym rzekł prawie. Śmieszne. Mega śmieszne. O nie! Walka się nie udała, Nourus. I wiecie co? Mam to tak bardzo wyrąbane, że... nie mam zamiaru marnować godziny, żeby sobie to poprawiać. Naprawdę mam to w nosie. Naprawdę! Wyjebane w to mam. Powiem szczerze i swej wierze. Odkupiciel, osiągnięcie zdobyto. Zrobię osiągnięcie odkupiciel, widzicie? O, jeszcze na jedno skinie umarłych 1 na 3. Spoko. Plus 1 do intelektu. Naprawdę nie mam zamiaru tego powtarzać. Nie! Darujcie sobie. No, nie! 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 Jak ktoś z was może zadanie powtórzyć, ja nie mam zamiaru nic robić. Grzebie pod koszulą i wyciąga złożony pergamin z naszkicanymi portretami. Oto lista. Nic już nie ma. Nic już nie ma, lista jest pusta. O nie. Ale ja tej walki teraz nie będę. O nie, 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 nie. Nawet za 500 łapek pod tym filmem. O nie. Za 1000 nawet bym kuźwa nie powtórzył. O nie. O nie. Nawet za 500 dolców. O nie. Wiesz, może za 500 dolców? Może. W sumie 500 dolców zarobić za godzinę. No za 500 dolców zarobić. Dobrze płatna praca, no. Szczery jestem. Witaj przybyszu, pojedź, co cię tu sprowadza. Chcę walczyć. Haha, chcesz walczyć? Dokonam wyboru, chociaż zbyt dużego to nie mam. Czekać ostateczny pojedynek o tytuł czempiona areny. Stawisz czoła potężnemu wojownikowi, który powalił wszystkich rywali i zdobył to trofeum podczas poprzednich walk na arenie. Nie mogę ci powiedzieć, co to jest. Uwierz mi jednak, że będzie to dla ciebie niezbyt przyjemna niespodzianka. Życzę ci wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że zdołasz go pokonać. Ja też taką mam, towarzyszu, chociaż szczerze domyślam się, kim on jest i roślinki mogą nie być najlepszym wyborem na niego. Ale zobaczymy, jak będzie w praktyce. Zobaczymy. Mówię do siebie, witaj Arturze, ponieważ życzę ci zdrowego i długiego życia. Dziś możesz je jednak stracić, a wraz z nim wiele więcej. Musisz teraz stawić czoła aktualnemu czempionowi, najtrudniejszym przeciwnikowi, jakiego napotkałeś się z naszym czempionem od 6 cykli. Lord Hhtar, ten potężny i nieustraszony wojownik nigdy nie przegrał żadnej walki. No, żyje, więc raczej nie mógł. Dziś czekają cię najcięższe zmagania. Będziemy cię jednak wspierać, prawda, drodzy widzowie? Spodziewając się ekscytującej walki, widownia krzyczy, a świata oślepiają cię swymi barwami. Równo prawda. Powiedz nam, Arturze, co czujesz, stojąc tak blisko śmierci? Zniecierpliwienie. O rany, cóż za odpowiedź, prawdziwie godna króla. Będziesz naprawdę równo żałudnym przeciwnikiem dla władcy demonów. Ten człowiek, który potrafi odpowiadać tak spokojnym głosem. Drodzy widzowie, naprawdę nie ma się czego obawiać. Dobrze więc, niech rozpocznie się to historyczne starcie. Zobaczymy tego czempiona. Trochę przekolorowany bal. Popatrzcie na niego, straszliwy, wielki, wielki, niepokonany, niepokonany i straszliwy, oto Lord Hhtar! W tym momencie wrzeszcząc, czy szaleństwo, Hhtar dalej pokrzykuje gniewnie. Arturze, widzieliśmy sobą 6-krotnego czempiona cesarskiej, ale na pewno się częściej, choć masz już pewnie doświadczenie w walce na arenie. Oczywiście nie może się ono równać z doświadczeniem twojego wroga, powiedz nam, jak według ciebie zakończy się ta walka?
Milcz, śmiertelniku, powiem ci. W tej bitwie szybko przegrasz i polegniesz bolesną śmiercią. Będziesz błagał o litość, lecz będę głuchy na twe prośby. Takie było twe przeznaczenie, odkąd wyzwoliłeś gniew wielkiego lorda Khtara. Nie mam mu tego taki pewny. Jak mówią paladyni, przeklęci będą ci, którzy najbardziej potrzebują modłów. No dobrze. Naszych wojowników znudziła już ta rozmowa. Czas posłać ich do walki. Niech zwycięży najlepszy, a wiemy, kto to jest. O ty świnio, co? Nigdzie się odpowiedzi. Pierdzielony. Dobra. Do następnego razu i cześć. Hej!